Trzy poziomy hierarchii uwodzenia. Witam. Dzisiaj ci powiem o trzech poziomach hierarchii uwodzenia. I podzieliłem sobie to na trzy takie poziomy, levele, bazując gdzieś tam na odczuciach, jakie otrzymuje gadzi mózg. I powiem ci tak. Pierwszy poziom to będzie poziom najbardziej atrakcyjny. To jest poziom, do którego ty musisz dążyć. Pierwszy poziom, który musisz osiągnąć. Oczywiście możesz też gdzieś tam myśleć o drugim i trzecim poziomie, ale drugi i trzeci poziom no, nie przynosi takich efektów, jakie powinny przynosić. No i zacznę od najważniejszego, czyli pierwszego poziomu. No, pierwszy poziom w skali odczuć gadziego mózgu, no to będzie zagadywanie do dziewczyny, nazwałem to bezpośrednie. Bezpośrednie, bez pośredników, na żywo i jest to z największą, maksymalną skutecznością i odczuciami gadziego mózgu. I teraz zobacz. Przykładowo, no jeśli jesteś na tym pierwszym poziomie, to jest najwyższy poziom. Nie otrzymasz większej atrakcyjności, bo już się nie da. Rozumiesz? Pierwszy poziom jest to najbardziej obfity, najatrakcyjniejszy gdzieś tam bodziec dla gadziego mózgu. No i teraz zobacz, pierwszy poziom to jest zagadywanie bezpośrednie do dziewczyny, czyli na przykład na ulicy. Cztery w cztery oczy, widzisz ją całą, widzisz całe jej piękno, nie ma gdzieś tam ściemnienia i tak dalej, widzisz ją po prostu całą. Taka jaka jest. Podchodzisz, no i okej, czasem dziewczyna jest super piękna, ładna, ale wystarczy, że się odezwie i już jej czar pryska, no nie? No bo jest głupia, bo przykładowo nie ma zębów, bo przykładowo no jest po prostu pato, no nie? No i po prostu odrzucasz taką dziewczynę momentalnie. I zobacz, no pierwszy stopień, no to jest zazwyczaj podejście do dziewczyny, no na żywo, rozumiesz? Na żywo po prostu jesteście sami. Jesteście sami. Na przykład dziewczyna idzie, niech idzie nawet z koleżankami i tak dalej, nieważne. Podchodzisz do niej i ona po prostu na pewno da ci zawsze odpowiedź. Zawsze dostaniesz od tej dziewczyny odpowiedź, tak, nie i tak dalej. Czyli jakby to powiedzieć, no jedna na milion, no nic ci nie powie, ale nawet jak ci nic nie powie, to się nie zatrzyma. Czyli to też będzie odpowiedź, rozumiesz? Czyli to też będzie odpowiedź, no nie? I teraz zobacz. Dla gadziego mózgu, gdy zagadujesz do dziewczyny, no, na ulicy, gdy przykładowo zobacz, nawet ona stoi gdzieś tam na kasie, sama jest w sklepie, no nie? Ty wchodzisz, potrafisz do niej podejść, powiedzieć swoją intencję, że ci się spodobała, że zagadujesz, że jest fajna, że chcesz ją poznać. Po prostu bezpośredni atak, rozumiesz? Bezpośredni atak, od razu stymulujesz tym samym gadzi mózg, pokazujesz najwyższą pewność siebie, rozumiesz? Pokazujesz najwyższą pewność siebie i już nie ma wyższej pewności siebie, no bo już się nie da okazać wyższej pewności siebie niż, no, podchodząc, no nie? Zagadując. I zobacz, w momencie, gdy podchodzisz bezpośrednio gdzieś tam do dziewczyny, no to jesteś na najwyższym poziomie atrakcyjności zawsze dla gadziego mózgu. No bo ona ci nigdy nie powie, że jesteś niepewny siebie, że boisz się jej. No tego ona sobie nigdy o tobie nie pomyśli, no bo zagadałeś, rozumiesz? Zagadałeś do niej, nie bałeś się, po prostu druga rzecz jest taka, powiedziałeś jej prawdę, że ci się spodobała. Mało kto gdzieś tam potrafi w oczy powiedzieć dziewczynie, że mu się spodobała, no nie? Niektórzy gdzieś tam kręcą, gdzieś tam, że coś tamtego, ale nie powie jej bezpośrednio. Dlatego pierwszy stopień jest zagadanie gdzieś tam,
bezpośrednie, no nie? To jest pierwszy stopień, no na którym przykładowo ja jestem i chciałbym, żebyś ty też na tym poziomie był, bo ten poziom gwarantuje ci najpiękniejsze dziewczyny, ten poziom gwarantuje ci, no, najlepsze, jakby to powiedzieć, opcje w życiu. Bo jeśli na przykład będziesz na tym cały czas pierwszym poziomie, no to tak naprawdę, jeśli nie będziesz miał problemu z dziewczynami, no to nie będziesz miał też problemu w życiu. No bo na przykład zobacz, zagadasz sobie do jednej dziewczyny, do drugiej, do trzeciej, no i ona przykładowo będzie prowadziła firmę i gdzieś tam może z kimś pogadać i może cię wkręcić, może ci pomóc znaleźć pracę. Przykładowo będzie gdzieś tam, no, prowadziła jakieś stronę czy jakiś kanał na YouTubie, no i może cię gdzieś tam zaprosić, no nie, i tak dalej, i tak dalej. Więc widzisz, kobiety naprawdę pomogą ci. Jakby to powiedzieć, ogarnąć sobie super fajnie życie, no nie? To nie jest tak, że gdzieś tam, że każda, jakby to powiedzieć od razu, gdzieś tam będzie chciała pomagać ci i tak dalej, no nie? No ale zazwyczaj kobiety są takie, no, empatyczne, miłosierne, miłość i tak dalej, więc jeśli się będzie z tobą spotykała, no to zaraz gdzieś tam będzie chciała ci pomóc i tak dalej, no to jest normalne, wiesz? To jest normalne. I po prostu, jakby to powiedzieć, no ten, kto ma sukcesy z dziewczynami, tak naprawdę, no ma sukces w życiu, no nie, no proste, naprawdę. No i zobacz, dlatego musisz skupić się na takim bezpośrednim podejściu, rozumiesz? Bezpośrednim. Siedzisz sobie nawet na ławce, widzisz dziewczynę, zagadujesz. Idziesz do sklepu, widzisz dziewczynę, zagadujesz. Jesteś w pociągu, widzisz dziewczynę, zagadujesz. Rozumiesz? Jest to bezpośrednie, no nie? Na trzeźwo, bez jakichś dopalaczy, bez płacenia gdzieś tam i tak dalej. Po prostu pierwszy, najważniejszy poziom, rozumiesz? I teraz oba mamy drugi poziom. Drugi poziom jest pomiędzy pierwszym a trzecim. No, to jest poziom osób, które nie umią zagadać w bezpośredni sposób. Czyli przykładowo widzi dziewczynę, podoba mu się, ale nigdy nie jest w stanie gdzieś tam do niej zagadać. Jeśli już nawet do niej gdzieś zagada, no to przykładowo przyjdzie do niej w jakiejś sprawie. Sąsiad, dzień dobry sąsiadko, czy coś tam, czyli będzie uprawiał taki, jakby to powiedzieć, no, uwodzenie partyzanckie, takie, no, nie pokazując pewności siebie, nie pokazując atrakcyjności, wiesz o co chodzi, po prostu nie będzie umiał podejść do dziewczyny, zagadać, cześć, spodobałaś mi się, no, nie będzie, bo po prostu będzie się bał, no nie? I będzie przykładowo gdzieś tam się ślinił na tą dziewczynę, będzie sobie robił po prostu screeny tej dziewczyny i będzie sobie później walił gruchę w domu, wspominając sobie tą dziewczynę, no nie? I teraz zobacz, no drugi poziom. Drugi poziom zazwyczaj najwięcej działa na drugim poziomie. Na drugim poziomie zazwyczaj, no, działają wszyscy ci, którzy, no, nigdy nie weszli na pierwszy poziom, nie osiągnęli pierwszego poziomu. I zazwyczaj te osoby, no, dla nich, jakby to powiedzieć, no, podryw oznacza impreza, domówka. Po prostu on, jakby to powiedzieć, widzi dziewczynę i stara się gdzieś tam iść, wkręcić się gdzieś tam na imprezę, gdzie ona przebywa. Po prostu przez, jakby to powiedzieć, zagaduje do tej dziewczyny przez pryzmat zabawy, alkoholu, dragów. Nie gdzieś tam bezpośrednio, tylko gdzieś tam idzie na imprezę, idzie gdzieś tam do klubu, idzie gdzieś tam na domówkę, idzie gdzieś w miejsce, gdzie wszyscy siedzą, piją i on gdzieś tam czeka, aż gdzieś tam, no, będzie miał możliwość chwilę z tą dziewczyną pogadać, rozumiesz? Takie, no, uwodzenie partyzanckie. I nawet jeśli, dobra, na imprezie, o, jest ta dziewczyna, pójdzie do niej zagadać, no nie, będą razem gadali. No to powiem ci tak, dla tej dziewczyny ten facet nigdy nie będzie tak atrakcyjny jak ten gościu, który do niej zagadał. Okej, ona może się z nim przespać, może przykładowo gościu być jakimś, no, sławnym muzykiem, czy przykładowo jakimś tam piłkarzem, dajmy na to, czy coś tam. No i taka dziewczyna, widzisz, ona, no, zazwyczaj
no urobi takiego faceta, bo na imprezach, na domówkach zazwyczaj to kobiety mają wyższą wartość od facetów i one sobie wybierają. I zazwyczaj no, wybiorą sobie gościa z największym statutem. Z największym statutem i jakby to powiedzieć, no nie musi być mega pewny siebie i tak dalej, no nie? To już są trochę, jakby to powiedzieć, inne, no kanony, no nie? To już jest coś takiego, no mówię, na imprezach zazwyczaj panienki wyrywają i ty przykładowo może być super wymiataczem na ulicy i tak dalej, pójdziesz na imprezę i większość twoich gdzieś tam, jakby to powiedzieć, sposobów nie będzie działało, a nie będzie działało dlatego, że dziewczyna tutaj jest królową, dziewczyna rządzi i to ona sobie wybiera. Jeśli dziewczyna ciebie nie wybrała, no to ciężko ci się może być. No jak tak będziesz miał gdzieś tam no super skille na ulicy, wiesz co chodzi, dobrą bajerę, nawet z nią będziesz rozmawiał, wiesz co chodzi, będziesz z nią gadał, będziesz się śmiała i tak dalej, no to ona i tak gdzieś tam może być zapatrzona na gościa, który na przykład mieszka w Madrycie, pojawił się na tej imprezie, jest taki przygaszony, taki tego, ale że po prostu ma pieniądze i tak dalej, to skille twoje tak naprawdę dla niej nie mają znaczenia, bo ona przy tamtym gościu, no może sobie wyjechać do Hiszpanii i tak dalej i tak naprawdę ona na niego poluje i po prostu, jakby to powiedzieć, no i tak gdzieś tam tutaj nie pokaże swojego skilla, bo to jest impreza i tak dalej. Na imprezie, mówię, kobiety no zawsze gdzieś tam są no górą, rozumiesz? One gdzieś tam super się ubierają wtedy, no i okej, okay, możesz jakby to powiedzieć iść na imprezę i być gdzieś tam popularnym, możesz być mega gdzieś tam przystojny i tak dalej, no i podlecą do ciebie laski, rozumiesz? Bo będą chciały cię wykorzystać, no nie? No tak to działa. I naprawdę znam osoby, które nie potrafią zagadywać do dziewczyn na ulicy, i chodzą po imprezach i poznają masę gdzieś tam dziewczyn, masę dziewczyn. Ale z tego, no, bardzo mały odsetek gdzieś tam do czegoś dochodzi, no nie? I no, wiadomo, trafia się czasem, jakby to powiedzieć, no, akcja jakaś z dziewczyną, no, ale no, mówię, no, poziom, no, jest przeciętny, no nie? No, bo mówię, ja zazwyczaj, no, nie działam na imprezach, nie działam praktycznie na pierwszym levelu, choć czasem mówię, no pójdę gdzieś tam, ktoś mnie zaprosi, no i powiem ci tak, że zawsze jak coś, to idę z panienką, no ale no miałem sytuację, w której gdzieś tam no poszedłem na jakieś urodziny, ognisko i po prostu moje skille, jakby to powiedzieć, no nie działały. Nie działały, rozumiesz? Po prostu pomimo tego, że nawet byłem duszą towarzystwa i tak dalej, to nie działały, bo nie mogłem pokazać mojej atrakcyjności, mojej pewności siebie, no nie? Bo i tak gdzieś tam wiadomo, czy przyszło hej, hej, hej i tak dalej, cześć, 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 no nie? No i widzisz, i to jest takie, jakby to powiedzieć, no nie ma takiego powera, rozumiesz? Nie ma takiego powera, jak podejście, no nie? I okej, masz masę koleżanek i tak dalej, później można gdzieś tam taką urobić, no nie? No ale zazwyczaj jest to bardzo, ale to bardzo, jakby to powiedzieć, no czasochłonne. No może być tak, że przykładowo zazwyczaj większą atrakcyjność mam, gdy przychodzę na imprezę z dziewczyną. No to ładna dziewczyna i tak dalej, no to dziewczyny też gdzieś tam widzą, że facet jest atrakcyjny, przez dziewczyną wszyscy dookoła, jakby to powiedzieć, no są sami, no nie, więc to też, jakby to powiedzieć, bardzo działa na te dziewczyny, że chcą rozmawiać i tak dalej, no bo to jest gdzieś tam atrakcyjność, jeszcze jak mówisz, że gdzieś tam poznajcie się no, na ulicy i tak dalej, no to już pokazujesz gdzieś tam swoją super pewność siebie, no i zyskujesz punkty, no nie, naprawdę. No i większość właśnie tutaj osób w tym drugim punkcie siedzi. Nie mówię, że nie możesz gdzieś tam poznać dziewczyny i tak dalej, bo możesz, ale no uważam, że no zobacz, mamy taką super top dziewczynę i idzie ona na jakąś domówkę czy coś i ona tutaj jest najładniejsza. Ona jest gdzieś tam najładniejsza. I ona doskonale wie, że każdy się będzie na nią ślinił, patrzył i tak dalej, no nie?
i ona rozdaje tutaj karty. Podchodzą do takiej samej dziewczyny na ulicy, to ty rozdajesz karty. To ty rozdajesz karty. I teraz mamy gdzieś tam sytuację, w której to nie jest tak, że nie, w ogóle nie możesz jej nie ogarnąć, no nie? No bo jeśli się spodobasz dziewczynie, no mówię, no to nie musisz być na pierwszym poziomie, że tak to ujmę, ale będziesz na drugim, będziesz się z nią fajnie, super gadało, no i może gdzieś tam się spotkacie, no nie? I coś tam zrobicie. No dużo osób właśnie tak działa, przez pryzmat gdzieś tam znajomych, wspólne gdzieś tam ogniska, wspólne domówki, wspólne jakieś imprezy plenerowe, no i tak gdzieś tam się docierają te, no nie? Ale no mówię, największy skill zawsze będziesz miał na pierwszym poziomie, no nie? No i ten trzeci, ostatni poziom, o którym trzeba wspomnieć, no to jest internet, no nie? Internet, czyli uwodzenie takie, że jesteś po prostu schowany i co innego wygląda, na przykład, gdy zagadajesz do dziewczyny na pierwszym poziomie, i później gdzieś tam, no, piszesz do niej czy coś tam, no nie? To jest już trochę inniej. Muszę ci powiedzieć, że wszystkie poziomy oczywiście mogą się łączyć. No bo zobacz, podejdziesz do dziewczyny, pierwszy poziom, zagadasz, okej, nie da numeru czy coś tam, spoko. Później przykładowo poszedłeś sobie na jakiś festyn, no nie? Impreza. I ona tam jest z koleżankami i ona cię widzi. No i ona sama zagaduje do ciebie, bo ciebie pamięta i tak dalej, no nie? No i gadacie i możesz gdzieś tam się z nią przelizać i tak dalej. I to samo może być łączone pierwszy z trzecim poziomem, no nie? Że przykładowo, zobacz, poznajesz dziewczynę, ale dobra, no nie pykło albo pykło i ona ci podała swój gdzieś tam messenger czy coś tam, no nie? No i sama do ciebie się odezwała i tak się umówiliście przez to. No można... No można, no nie? Dlatego, no mówię, wszystkie poziomy można łączyć. Tak samo drugi poziom, no nie? Drugi poziom możesz połączyć gdzieś tam z trzecim, no nie? Oczywiście, no drugi do pierwszego jest ciężko, no bo na przykład na drugim poziomie widziałeś dziewczynę na imprezie, nie zagadałeś do niej, no i później idziesz gdzieś tam na ulicy, widzisz ją i zagadujesz. No to można to połączyć, ale jeśli dziewczyna będzie cię pamiętała czy coś, no to jakby to powiedzieć, to pierwsze wrażenie, no może w niej ciągle siedzieć, ale jakby to powiedzieć, no można z drugiego na pierwszy, bo ona, a widziałam cię tam, siedziałeś na imprezie i tak dalej, nic się nie odezwałeś, nic nie zagadałeś, no nie, no, bo po prostu przyszedłem, tak, byłem po zawodach zmęczony, no nie, za bardzo nie chciało mi się i tak dalej, ale zostałem zmuszony, no ale teraz ciebie zobaczyłem, no nie, więc tego i zadziała, rozumiesz? I zadziała, jakby to powiedzieć, pomimo tego, że na drugim poziomie był false start i tak dalej, zawsze można gadką wybrnąć i przykładowo wjechałeś do niej później na pierwszym poziomie, gdzieś tam szedłeś ulicą, ona cię nie widziała, zagadałeś, no nie, i jakby to powiedzieć, no dzięki temu, no ją ogarnąłeś. Także jak widzisz, wszystkie poziomy można fajnie łączyć, no nie? Ale najważniejszy zawsze, jakby to powiedzieć, w hierarchii będzie ten pierwszy poziom. Na tym pierwszym poziomie, no kobieta zawsze, jakby to powiedzieć, no da ci najwięcej, da ci najwięcej. Najmniej dostaniesz na trzecim, czyli chowając się gdzieś tam w internecie, pisząc do dziewczyn, zagadując do tych dziewczyn, i tak dalej. Oczywiście nie mówię, że się nie da, bo są osoby, które przykładowo, no, sobie wynajdują panienki przez internet, piszą z nimi przez kilka miesięcy, nawet kilka lat, no i później dochodzi gdzieś tam do spotkania, spotykają się, no są ze sobą, no ale widzisz, dla takiej dziewczyny, no nigdy nie będziesz takim mega super atrakcyjnym facetem, rozumiesz? Tu chodzi o gadzi mózg zawsze, tu chodzi o gadzi mózg. I mamy gościa, no nie? 1, 2 i 3, no nie? Hierarchia 1, 2 i 3. I mamy jedną dziewczynę, super piękna, atrakcyjna. To którego zawsze wybierze? Wybierze tego pierwszego, rozumiesz? Z jedynką. Zawsze wybierze z tego z jedynką i czasem będzie tak, że nawet nie będzie wiedziała dlaczego. Dlaczego tak się dzieje? No ale mówię, powiedziałem ci, gadzi mózg w tej hierarchii, no... Jakby to powiedzieć, no jest tutaj najważniejszy, rozumiesz? Zazwyczaj, no najmniej będzie czuła pociąg do tego trzeciego, no nie?
ale jeśli nie będzie miała przykładowo opcji jedynki ani dwójki, no to zadowoli się tą trójką, rozumiesz? Jeśli dziewczyna przykładowo chodzi na imprezy, ale nikt do niej nie zagaduje na żywo i tak dalej, no to jeśli nie ma tej jedynki, to zadowoli się dwójką, a czasem nawet i trójką. No bo jeśli na tej imprezie same są takie buraki i tak dalej, no to jakby to powiedzieć, no skorzysta z trzeciej opcji. Musisz pamiętać, że to wszystko się łączy, rozumiesz? To wszystko się łączy. Jednak w hierarchii gadziego mózgu pierwszy poziom zawsze będzie tym topowym. Rozumiesz? Pierwszy poziom zawsze będzie tym topowym. No tak samo jest u ciebie. Wyobraź sobie, że masz trzy typy dziewczyn. Pierwszy typ, widzisz ją, idziesz z nią od razu na spotkanie, na ławkę, możesz z nią robić co chcesz. Masz drugi poziom, impreza, gdzie masa gości, masa konkurencji, chce ci zabrać dziewczynę. No i trzeci poziom, masz internet, masa gości, masa konkurencji i musisz bardzo długo z nią gdzieś tam pisać i tak dalej. No wiadomo, że każdy chciałby jedyneczkę od razu, że od razu chciałby iść z nią na spotkanie i tak dalej, no nie? Także mówię, musisz zawsze siedzieć na pierwszym poziomie, rozumiesz? Musisz siedzieć zawsze na pierwszym poziomie. W oczach dziewczyny, mówię, zawsze musisz być tym pierwszym poziomem. No bo zobacz, ktoś powie, no, że dziewczyna se pisała z jakimś gościem i się z nim umówiła. No tak, ale ona, ale on do niej zagadał i otrzymał rangę 1. A później sama do niego napisała, on napisał, spotkajmy się, ona powiedziała, dobrze. I się zaczęli spotykać. Rozumiesz? Jeśli ty jesteś na drugim poziomie i podejdzie do tej dziewczyny gościu na pierwszym poziomie, to pójdzie do niego. Rozumiesz? Zawsze jedynka będzie ponad dwójką i trójką. Zawsze. Zawsze. Zawsze dwójka będzie ponad trójką. Rozumiesz? Trójka jest na samym końcu. Dlatego mówię, bądź pierwszym. Bądź pierwszym, oczywiście nikt nie zabrania być drugim i trzecim. Bo mówię, możesz podejść do dziewczyny, jedynka, ona mówi, że no idę tutaj, jest ten koncert takiego zespołu, chodź ze mną, no nie, jak chcesz. No dobra, idziemy. No i automatycznie przenosimy się na dwójkę, czyli idziemy razem na imprezę, przed chwilą się poznaliśmy, no nie? No i przykładowo na tej imprezie spędziliśmy super czas, ona sama gdzieś tam chciała numer jakiegoś messengera czy co tam i sama gdzieś tam do ciebie zaczęła pisać, później się gdzieś tam, jakby to powiedzieć, z nią spotkałeś, no nie? Ty zadzwoniłeś czy coś tam, więc widzisz, pierwszy, drugi, trzeci. Zawsze ten pierwszy. I teraz przykładowo ty zagadałeś do dziewczyny, pogadałeś z nią, pośmiała się i tak dalej. Przykładowo to była sobota, szła na imprezę, no i na tej imprezie też do niej zagadywali i tak dalej, ale w głowie miała ciebie, w głowie miała ciebie. I wraca do domu, na imprezie okej, było fajnie i tak dalej, ale to z tobą się przykładowo w niedzielę spotkała, rozumiesz? Hierarchia. Pomimo, zazwyczaj jest tak, że trójka, zazwyczaj cały czas gdzieś tam do dziewczyny będą pisali i tak dalej, trójkowi. I ona do tego będzie olewała i tak dalej i zawsze wybierze tego z hierarchią jeden, rozumiesz? Dlatego mówię, stań się tą jedynką, zacznij zagadywać w bezpośredni sposób, na twoich warunkach, bez pośredników, w cztery oczy z dziewczyną. I zobaczysz, że najwięcej zyskasz. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się i do usłyszenia.